Kiedy myśmy mieli potencjał do gry niesamowicie ofensywnej, za Adama Nawałki, z mega wybieganym i rozumiejącym się piszkiem z Baszczykowskim, z niesamowitym Glikiem i Pazdanem, mieliśmy w życiowej formie, ale naprawdę w top życiowej Grosickiego, który ma do dzisiaj chyba jedne z najlepszych statystyk. I to byli ludzie w życiowej formie. Milik i z przodu Lewandowski, który bił wszystkie rekordy. A dzisiaj tego nie masz, więc ja uważam, że nie mamy potencjału na to, żeby cały czas atakować nawet wyspy owcze, bo nie jesteśmy w stanie zrobić pressingu. Michał jeszcze nie miał czasu na to, żeby wprowadzić po trenerze, który nie dość, że nie mówił w naszym języku i słabo po angielsku, to jeszcze w ogóle z nikim nie rozmawiał. Nawet z Grześkiem Mielcarskim. Wiesz jak ta drużyna musi być rozbita? Tam, tam nie ma hierarchii, tam nie wie nikt. Dopiero to wszystko będzie Michał w języku polskim wprowadzał, rozmawiał z nimi, tłumaczył im. Przecież to jest łatwiejsza czarek komunikacja. Ja, to ty nie gadał. No to... ja po niemiecku, ty Ale po hiszpańsku.